Cześć wszystkim, z tej strony Ania i melduję się dzisiaj do Was tutaj z podsumowaniem kwietnia, podsumowaniem czytelniczym, które wypadło bardzo dobrze o dziwo w tym miesiącu, dlatego że udało mi się przeczytać 7 książek, co nie zdarza się u mnie często, więc no nie przedłużamy, dlatego że filmik może trochę dłużej potrwać i jedziemy z tymi książkami, które udało mi się przeczytać. Pierwszą książką, za którą się zabrałam w kwietniu jest Czas żniw Samanty Shannon. Jak wiecie, wszyscy, ale to wszyscy naprawdę wychwalali tę autorkę pod niebiosa. Czas żniw został okrzyknięty przez wielu najlepszą książką, jaką przeczytali w zeszłym roku. Ja w końcu postanowiłam się skusić i sprawdzić, o co z tym wszystkim chodzi, o co jest ten cały szum, szał. I niestety troszkę się zawiodłam. Dlaczego się spytacie? Ano dlatego, że historia niezbyt mnie porwała mimo wszystko. Główna bohaterka Paige nie była może jakoś zbytnio irytująca, na całe szczęście, dlatego że mamy tutaj do czynienia z narracją pierwszoosobową. Jednakże cały ten świat jasnowidzów był jak dla mnie troszkę przekombinowany. Mamy tutaj nawet dołączony słowniczek z tyłu, który wszystko bardzo dobrze objaśnia, jednak moim zdaniem odbierało to trochę mi przyjemności z czytania tej książki, dlatego że cały czas musiałam sobie przypominać, co oznacza jakieś trudne słówko i mimo, że po jakichś 100-200 stronach się wbiłam w ten świat, to nadal nie było to za przyjemne uczucie i nie mogłam się bardziej związać z bohaterami, a chociaż tego bym oczekiwała od książki, która jest tak bardzo skomplikowana. Więc jak dla mnie ocena to 3 na 5 gwiazdek. Póki co nie mam ochoty czytać drugiego tomu, ani trzeciego. I tak w moim mieście nie ma niestety spotkania z Samantą Shannon, a nie mogłabym w tym terminie jechać, dlatego że mam koncert, na którym gram, więc no nic tak naprawdę nie stracę. A ja może jednak w przyszłości się skuszę na drugi, trzeci tom, dlatego że słyszałam, że są lepsze od pierwszego. Więc tak, proszę, nie bijcie mnie za tą moją opinię. Jestem chyba jedną z nielicznych osób na tym świecie, która tak uważa. Zaraz obok Ewy Katwloguje, którą pozdrawiam, bo wiem, że ona też dostrzegła właśnie te wady podobne jak i ja w tej książce. Jeżeli macie nadmiar wolnego czasu, to spróbujcie przeczytać tę cegiełkę, dlatego że ma ona ponad 500 stron. Powiecie, że to nic, ja się też z tym zgadzam, czytałam grubsze książki, ale ma naprawdę nie za fajną czcionkę, bardzo malutką i strasznie wolno i topornie szło mi czytanie tej książki. Więc cóż, ja polecam Wam zapoznać się z tą pozycją, wyrobić sobie własną opinię. I jestem ciekawa, czy będziecie podzielać wtedy moje zdanie, czy raczej się zachwycicie i uznacie, że to jest książka waszego życia, tak jak w większości społeczeństwa. Jeżeli jesteście tutaj ze mną już troszkę dłużej, to na pewno wiecie, że jestem największą miłośniczką bibliotek i to właśnie tam najbardziej lubię chodzić, zdobywać nowe książki, dlatego że biblioteki mają niepowtarzalny klimat i nic tego nigdy nie zmieni. I postanowiłam się zapisać do nowej, większej biblioteki, największej w województwie i znalazłam tam takie perełki, których bardzo długo szukałam, nie mogłam ich nigdzie znaleźć, a mowa tutaj oczywiście o Serii Niefortunnych Zdarzeń. Jak widzicie, mam tutaj 4 pierwsze tomiki i wszystkie je udało mi się przeczytać w kwietniu, z czego się bardzo cieszę. I po kolei, na początek zapoznałam się z Przykrym Początkiem. Tutaj mamy wprowadzenie do tej całej historii, do tego, co się przydarzyło trójce rodzeństwa, trójce dzieciaków, jak teraz muszą sobie radzić w życiu po utracie rodziców, w jaki sposób znajdują na swojej drodze różne osoby, które nie za dobrze im życzą. Akcja jest naprawdę bardzo szybka, jest to książka raczej dla młodszej młodzieży, bym powiedziała, ale nieco starsi, tak jak ja, również mogą się nieźle przy niej bawić, dlatego że historia jest bardzo oryginalna, język jest bardzo specyficzny i przede wszystkim dlaczego chciałam przeczytać tę książkę? Ano dlatego, że wyszedł cudowny serial od Netflixa, więc ja postanowiłam, że będę czytać jeden tomik i tego samego dnia wieczorem będę sobie oglądała 2 odcinki serialu, które odpowiadają właśnie każdej jednej książce. I rzeczywiście bardzo dobrze serial odwzorował to, co się tutaj działo. Może niezbyt, tak sobie wyobrażałam, ten cały świat pod względem kolorystyki, pod względem tych osób, jak one wyglądały, ale raczej pozytywnie się zaskoczyłam i przede wszystkim bardzo się ucieszyłam, że postać hrabiego Olafa gra niezastąpiony Barney z How I Met Your Mother, którego uwielbiam, jest cudownym aktorem komediowym i w takiej roli okropnego właśnie hrabi Olafa, który chce bardzo źle wyrządzić dzieciakom, spisał się wyśmienicie. A co najlepsze, matkę dzieciaków gra tam Robin z Jak poznałem waszą matkę, więc nie wiem, czy taki zbieg okoliczności, czy tak akurat twórcy tego serialu chcieli, że z jednego serialu tak wspaniałe dwie postaci, które uwielbiam nad życie, pojawiły się również w serii Niefortunnych Zdarzeń, więc to tylko na plus całej serii. Podsumowując, dałam jej 5 gwiazdek. Jest to wyjątkowa książka, niepowtarzalna, nie znajdziecie czegoś takiego właśnie na rynku książek takich, powiedziałabym, dziecięcych, łamane na młodzieżowych. Polecam, polecam jeszcze raz z całego serca. Po otwartym zakończeniu pierwszego tomu Serii Niefortunnych Zdarzeń byłam wręcz zmuszona, żeby sięgnąć po drugi tom, czyli po Gabinet Gadów. No i cóż, tutaj dzieciaki znowu próbują znaleźć swoje miejsce na tym świecie. Próbują odnaleźć się w tej nowej, ciężkiej, nieznanej dla nich sytuacji i starają się znaleźć miejsce, w którym poczują się jak w domu. Niestety znowu dorośli im to utrudniają. Mamy tutaj naprawdę wiele, ale to wiele przekomicznych sytuacji, których nie powstydziłby się sam Rick Jordan. Więc również Wam polecam, nie będę Wam tu zbytnio spoilerować, co się działo w środku, dlatego że te książki mają po około 200 stron, ale z bardzo dużym drukiem. Jest też parę ilustracji, rycin, które są przegenialne, w przegenialnym stylu. I tą książkę, z tego co pamiętam, oceniłam na 4 gwiazdki, więc na pewno warto kontynuować tę serię i zaraz się przekonacie, co uważam o 3. i 4. tomie. Przyszła więc kolej na 3. tom, czyli Ogromne Okno. I tutaj nasuwa mi się jedna myśl po lekturze. Dlaczego ci dorośli są tam tacy niedomyślni, zwłaszcza pan Paul? No jak to? To już było trochę przesadzone i no ja nie wiem, czy wszyscy będziemy tacy w przyszłości niedomyślni i nie będziemy ogarniać rzeczywistości. W każdym razie to było trochę naciągane jak dla mnie. Ale jak zwykle styl, historia, całe to przedstawienie tych bardzo oryginalnych wydarzeń jak najbardziej mi się podobało, więc cóż, również Wam polecam. 4. książka z tej serii nosi tytuł Tartak Tortur i musicie wiedzieć, że te książki czyta się w błyskawicznym, zastraszającym tempie. Myślę, że to jest jak najbardziej fajne i na plus, bo szukałam czegoś lekkiego w tamtym czasie, no a od razu oglądałam sobie odcinki serialu, więc było idealnie. Niestety serial póki co ma 8 odcinków, czyli jakby są opracowane właśnie 4 tomy tej serii dopiero. Więc w sumie dobrze się stało, że w sumie nie wiedząc o tym wypożyczyłam właśnie 4 takie książki z biblioteki, bo inaczej bym przeczytała książki i potem bym musiała sobie je powtarzać przed serialem znowu za nie wiadomo jaki czas. Właśnie dajcie mi znać, kiedy serial wraca, bo się nie orientuję. Jeszcze jedna mi się myśl nasuwa po przeczytaniu tej serii, a to taka, że dzieciaki zawsze trafiają do domu, w którym osoba ma ogromną bibliotekę, naprawdę ogromną, związaną z jej pasją na przykład. No i nie wiem, czy to ma coś na celu w przyszłych tomach. Możecie mi dać znać w komentarzach, jestem bardzo tego ciekawa, czy to tak przypadkowo, czy po prostu to jest taki element dla miłośników książek. W każdym razie to mi się bardzo podobało. Cieszcie się, moi drodzy, tak od razu, dlatego że przeczytałam jeszcze 2 książki w tym miesiącu i pierwszą z nich było 13 powodów Jaya Ashera. A dlaczego ją przeczytałam? Dlatego, że wyszedł oczywiście serial, który musiałam zobaczyć i moim zdaniem jest lepszy od książki. Książka to było jakby takie dla mnie streszczenie. Przeczytałam ją również w jeden dzień. W każdym razie poznajemy tutaj historię pewnej Hany, która nagrała kasety i w pewien sposób obdarowuje nimi osoby, które jakoś źle jej w życiu uczyniły. No i nie zdradzę wam więcej, jak ta historia się kończy, co się tam działo, kto był winny temu wszystkiemu. Musicie sami to wszystko zobaczyć. W każdym razie książkę oceniłam na 4 gwiazdki. Po jej przeczytaniu miało się taką handrę, było się bardzo załamanym, smutnym i jeszcze w dodatku to było jakoś pod koniec kwietnia, ale zaczął padać śnieg, więc w ogóle klimat był idealny. No tak, nasz wspaniały polski klimat. No, w każdym razie książka nadała się idealnie na tamten czas, właśnie na taką zadumę. Przeczytajcie najpierw książkę, potem zobaczcie serial, tak najlepiej zrobić, dlatego że bardzo szybko mi się czyta. Chyba mniej mi to zajęło czasu niż zobaczenie wszystkich odcinków. Więc cóż, jeszcze raz polecam, jeżeli chcecie coś takiego do przemyślenia, co niezbyt może trudno, ciężko się czyta, ale jednak zostanie w nas na dłużej, skłoni do refleksji, więc cóż, polecam. A więc jeżeli już jesteśmy w tematyce takich książek skłaniających do przemyślenia, do zastanowienia się nad tym, co się dzieje wokół nas, a czego może nie widzimy, to chcę wam pokazać ostatnią książkę, jaką udało mi się przeczytać w kwietniu, a jest to Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej. Jest to zbiór reportaży na temat różnych spraw, które naprawdę miały miejsce. Nieraz tuż za rogiem, naprawdę te sprawy dzieją się blisko nas. Są również tutaj podane dokładne nazwy instytucji, w których to wszystko się działo, imiona, nieraz nawet nazwiska osób, więc jest to naprawdę wstrząsająca lektura, ale tak naprawdę, dlatego że te rzeczy dzieją się naprawdę tuż obok nas. Niebezpieczeństwo czyha na nas wszędzie. Wiecie, co mnie najbardziej przeraziło w tych historiach opartych na faktach? To, że chyba w 3 pierwszych z nich główną rolę odgrywały kobiety, które również miały na imię Anna i w sumie jedna była sprawczynią tego całego złego wydarzenia, a dwie były, można by powiedzieć, współuczestniczkami w pewnym stopniu. Nie zdradzając zbytnio, o czym są te reportaże, to powiem wam, że na początku mamy do czynienia z historią Trinkiewicza, jak to tak naprawdę wygląda, i mamy przedstawioną właśnie jego żonę Annę i to, co ta kobieta ma w głowie, no nie komentuję tego, jak może zaufać, jak może wierzyć takiemu człowiekowi, bronić co najlepsze jego okrutnych czynów, podając tak absurdalne argumenty w jego obronie. No, bardzo mnie zdenerwował właśnie ten wywiad z nią, więc nie jest to dla ludzi o słabych nerwach. O nie, 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 naprawdę możecie się tutaj nieźle wściec na tą panią, bo ja się bardzo wściekłam. Następna historia to z kolei relacja z pewnego ośrodka, szpitala, w którym znajdowały się dzieci z pewnymi różnego rodzaju w sumie problemami, czy to zdrowotnymi, czy umysłowymi, i naprawdę chyba nie chcecie wiedzieć, co się tam działo, co ta Anna im robiła, więc nie przyznaję się do niej. I w 3. jeszcze opowiadaniu była Anna, a mianowicie w Nieśmiertelności Chrabąszczy, i tam ona już niczego złego nie zrobiła, raczej skończyła w dość tragiczny sposób przez swojego męża i był też tam wątek ciężkiej choroby, więc ogólnie podsumowując, jest tu bardzo dużo tych historii. Książka ma, już wam mówię, 230 stron, bardzo małym druczkiem jest napisana. Wszystkie historie zapadają w pamięć, są wstrząsające, więc jeżeli nie boicie się tematyki sądowej, wątków z policją, z tym, jak tak naprawdę cały ten nasz rząd, system władza tak naprawdę działa, a raczej nie działa, bo to, co się dzieje, to jest jeden wielki absurd. No, nie jest to dla ludzi o słabych nerwach, jednak bardzo otwiera oczy, więc myślę, że to jest lektura obowiązkowa dla każdego Polaka. Myślę, że jej fragmenty powinny być wprowadzone może pod koniec liceum. Nie było, z tego co pamiętam, w szkole właśnie takich prawdziwych reportaży, które by otwierały na coś oczy, które by były prawdziwe i rzeczywiście coś wniosły w życie uczniów i może zainteresowaliby się wtedy na przykład taką literaturą właśnie faktu. Więc naprawdę lektura obowiązkowa, 5 na 5 gwiazdek. Musicie to przeczytać, bo pozostawia naprawdę wielkie wrażenie po przeczytaniu. I no, nie będziecie po tym spokojnie mogli spać, będziecie rozmyślać, co tak naprawdę się dzieje tuż obok nas. Więc jeszcze raz polecam, naprawdę proszę was, przeczytajcie. Tak, to ja z przyszłości i zapomniałam wam powiedzieć, ile w tym miesiącu udało mi się przeczytać centymetrów. Więc to jest 14 centymetrów grzbietów. Więc myślę, że całkiem spoko wynik. Nie wiem, jak wy liczycie strony w książce, bo ja liczę jakby tylko te kartki, na których znajduje się faktyczna opowieść, bez tych wszystkich potem stron dodatkowych, z jakimiś tam obrazkami, z jakimiś tam krótkimi podziękowaniami itd. I jak to sobie podliczyłam z tego miesiąca, to wyszło mi 1912 stron, więc pewnie jakbym liczyła te inne strony, to by wyszło tak ze 100 stron więcej, ale to nic, taki system przybrałam, tak myślę, że jest uczciwie, nie wiem jak wy to robicie, dajcie mi znać. W każdym razie mój stosik prezentuje się tak, proszę państwa, ja jestem bardzo zadowolona, mam nadzieję, że uda mi się utrzymać te tendencje, zobaczymy jak to będzie, na nic się nie nastawiam, bo kwiecień jest bardzo ciężkim miesiącem i pierwsza połowa czerwca też taka będzie, więc niczego nie obiecuję. Cieszę się, że kwiecień taki był, a to tylko w sumie dzięki tym paru dniom świątecznym, które spędziłam z książkami i dlatego tak nadrobiłam. No więc jeżeli coś czytaliście z tego stosiku, to oczywiście dajcie mi znać na dole. Ja czekam na wasze odpowiedzi. Uwielbiam czytać wasze komentarze, więc na pewno chętnie wam odpiszę. Nie zapomnijcie również odwiedzić mnie na Instagramie przede wszystkim, na Goodreads oraz na Facebooku, dlatego że tam jest was dość mało, a na kanale już jest was tak ogromna liczba, więc chciałabym, żebyście i tam się pojawili, dlatego że na Instagramie regularnie dodaję zdjęcia tego, co czytam, ale również na Insta Story dodaję jakieś moje aktualizacje z każdego dnia, co robię, co czytam i tak dalej, co nowego się może pojawi na kanale. Zadaję wam różne pytania, więc tam koniecznie dołączcie. Tak samo na Facebooku, bo dzieje się tam również bardzo wiele fajnych rzeczy. Udostępniam wam tam to, co czytam, jakieś może fajne stronki, filmy, które oglądam, seriale, przemyślenia, więc liczę, że tam do mnie napiszecie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś problemy, zagwozdki, piszcie śmiało. Ja tymczasem się żegnam, dziękuję za obejrzenie tego filmiku, do następnego i cześć!